Jestem, żeby sprawdzić moją instalację do skoły. Dzisiaj jest chłodno, noc była chłodna, to może być mniej, ale wczoraj mi się udało ściągnąć 0,75 litra oskoły. Dzisiaj jest niecałe pół litra, bo jest po prostu zimniej i metabolizm zwolnił drzewu. Prosta zasada. Wiercimy dziurkę, jakiś drenik, jakieś naczynie, czy tak, czy inaczej. Bardzo prosto to można zrobić i ta oskoła nam będzie spływać. Także ja już sobie przekładam buteleczkę. Butelka przełożona. Proszę, tutaj widać, ile jest. Z powodu zimnej pogody, niskiej temperatury, to jest tylko pół litra w ciągu niecałej doby. A tam już jest nowa pusta butelka. No i teraz nie widać, że płynie, ale przy ciepłej pogodzie to widać po prostu ten przepływ. Może spróbujemy troszeczkę postukać. O, coś tam się ruszy może. No, czekamy na lepszą pogodę. Oskoła to jest teraz ten czas. Bardzo zdrowy napój. Napój z brzozy. Od przyrody. Także smacznego życzę. Kto z was ma gdzieś w pobliżu brzozę, niech robi sobie dziurkę w drzewie, jakąś rureczkę, jakieś naczynie i smacznego życzę. Będziecie mieć trochę zdrowia zupełnie za darmo, tanim kosztem.